podcastowej centrali. Centrala przedstawia Juliusz Słowacki, Fantazy. Słuchowisko Michała Zadary. W rolach głównych Arkadiusz Brykalski, Oskar Hamerski, Paulina Holc, Julia Leszkiewicz, Edward Linde Lubaszenko, Wiktor Loga Skarczewski, Paweł Paprocki, Barbara Wysocka. Czyta Anna Cieślak. Fantazy. Lat 52. W Rzymie siedzi przy stoliku na placu przed Panteonem. Przed nim stoi filiżanka z niedopitą kawą. Ma na sobie biały garnitur, a obok niego na niebrukowanej ulicy siedzi jego piękny wyżał Spartacus. Fantazemu jest zimno, trzęsie się, kaszle, jest spocony. Strumyczek farby do włosów ścieka po jego czole. Fantazy patrzy się na 3 czternastoletnie dziewczynki rozmawiające ze sobą i śmiejące się. Wyciąga rękę w ich stronę. Opada na krzesło zmęczony. Z wnętrza kawiarni wychodzi Idalia, lat 45. Ma na sobie błękitną, długą suknię uszytą przez najlepszych rzymskich krawców. Fantazy udaje, że się świetnie czuje i wstaje, jak gdyby nigdy nic. Idą razem. Fantazy wyrzuca za siebie chustkę z krwią, którą wykaszlał. Popołudniowe, sierpniowe słońce oświetla Pałac Respektów niedaleko Berdyczowa na ukraińskim Podolu. Pałac jest mocno zniszczony. Niektóre okna są powybijane i widać ślady pożarów. Marianna Respektowa, lat 50. Wchodzi po schodach do wnętrza pałacu. W salonie Respektów spalone i pocięte obrazy przodków przyglądają się Diannie, córce Respektów. Lat 16, która pozuje do portretu. Rysownik w skupieniu pracuje. Marianna podchodzi do rysunku i go ogląda, po czym kiwa głową do męża. Hrabia Respekt uśmiecha się do Dianny. Dianna się nie uśmiecha. Stella, 12-letnia siostra Dianny, płacze. W rosyjskim sądzie na Syberii sędzia skazuje Jana, polskiego jeńca wojennego, na kompanię karną za działalność rewolucyjną. Musi się zgłosić do swojego nowego oddziału na Kaukazie za tydzień. Jan jedzie konno razem z oddziałem baszkirskich kozaków przez zalane deszczem i mgłą pola. Na czele major, rosyjski oficer, lat 55. Na Ukrainie Diana, Stella oraz ich matka Marianna płyną łodzią wiosłową po jeziorku, które się znajduje tuż obok ich pałacu. Stella wiosłuje. Diana patrzy się na brzeg. Marianna trzyma w ręku list. Marianna czyta list. Ten list na Kapitolu był napisany. Co za dusza! Co za ogień! Diana patrzy się na brzeg. Nic nie mówi. Idalia budzi się w łóżku Fantazego, ale Fantazego nie ma. Wokół Idali są rozrzucone czarne róże, a pośród nich czaszka ze złota. Obok list od Fantazego. Idalia czyta list. Idzie do biurka, wywala wszystkie papiery i książki Fantazego. Z jednej teczki wyciąga kolejne rysunki młodych hrabianek, przekreślone grubą kreską. Znajduje list od Respektów i kopertę z ich ukraińskim adresem. Idalia wyciąga z szuflady olbrzymią mapę Europy i śledzi palcem drogę z Rzymu na Podole. Tymczasem Fantazy już siedzi z psem w dyliżansie, patrzy przez okno na Alpy, a jego pies zadowolony wystawia głowę przez okno. Fantazy trzyma w ręku portret Dianny i wdycha świeże górskie powietrze. Już się czuje dużo lepiej. Dyliżans Fantazego wjeżdża do Wiednia, wyjeżdża z Wiednia, a potem jedzie przez błotniste galicyjskie drogi, puste pola, jary pełne wilczych kości, czarne sosny, straszne drzewa. W tym samym czasie oddział Majora i Jana jedzie przez podobne błotniste drogi. Mijają znak drogowy Kijów. A Marianna przez okno swojego pałacu ogląda podjeżdżającą pod dom karocę, z której wysiada Fantazy. Marianna zasłania zasłonę, patrzy się na Diannę i Stellę, które siedzą zapłakane. Odsłania zasłonę. Widzi, jak Fantazy wita się z Rzecznickim, lat 40, miejscowym urzędnikiem. Fantazy i Rzecznicki stoją w przedpokoju Pałacu Respektów. Jeden pracownik, który wbija gwoździe do ściany, kompletnie na nich nie zwraca uwagi. W przedpokoju stoją olbrzymie, udające greckie rzeźby posągi. Głowy są blisko sufitu. Rozbite okna, porwane firanki są poruszane wiatrem. Więc Fantazy i Rzecznicki znowu wychodzą z powrotem na zewnątrz, na schody pałacu. Fantazy siada, nalewa do złotej miski Spartakusowi wodę. Pies pije. Rzecznicki stoi, nerwowo się rozgląda. I widzi, że w stronę pałacu idzie... hrabia Respekt. Lat 47. W zabłoconym garniturze niesie jakieś kubły. Jak to? Co to? Fantazy nie patrzy na niego. Sami? Nikogo na wasze przyjęcie? Fantazy czesze swojego psa. Sami. Przepraszam was za moje baby. Przynajmniej tu was moje główne sztaby przedpokojowe. Fantazy, nie patrząc się na Respekta, mówi do Rzecznickiego. Rekomendujże mnie. Hrabia Fantazy, mój przyjaciel. Respekt wyciąga z kieszeni wcześniej przygotowaną kartkę. Miły będzie mi w domu gość. Bogdajby były serce o serce nasze dwa stosunki. Słowo stosunki wyraźnie wprawia go w zakłopotanie. Lecz gdzież to moja żona i figlarne córki? Gdzież moje kobiety? Korunki mówią, czy jakie, gdzie romanse czarne gryzą po kątach i żółć w sobie płodzą. Kajetan! Gości! Zaanonsuj paniom! I w tym momencie, kiedy on krzyczy na służącego, Marianna wychodzi z pałacu. Ha, ha, ha. Otóż przecie i są. Otóż wchodzą. Wychodzą też córki. Stella, młodsza, i Dianna, starsza. Ta, co była na portrecie. Hrabia Dafnicki. Marianna odpycha męża i siada na schodkach obok Fantazego i jego psa. Pana opisaniom Rzymu winniśmy bardzo miłe chwile. Znamy go dobrze. Taki ogień w piórze i tyle serca, entuzjazmu tyle. Ach, listy pana to są na marmurze pisane lawą. Czy prawda, Dianno? Dianna, zamiast odpowiedzieć mamie albo nawet Fantazemu, wchodzi do domu. Idzie do salonu i siada przy fortepianie. Zwiesza głowę nad fortepianem i po chwili zaczyna wściekle grać. Na zewnątrz Marianna dalej chce zagadać z Fantazym. Te dwie fontanny, co przed Watykanem, jak duchy, tęczą opasane ranną. Ten krzyż drewniany w cyrku. Ach, my z panem dawno się znamy. Dawno. I tu Fantazy po raz pierwszy patrzy się na Mariannę. To być może, żeśmy się znali przed śmiercią. Słyszałam, że pan jest mistyk. Marianna jest szczerze przerażona tą odpowiedzią. Teraz się założę, że pan jest mistyk. Ach, jak ja się bałam, że pana znajdę mistycznym. Ale jej mąż ją ucisza i zaprasza wszystkich do wewnątrz, na herbatę. Więc siedzą wewnątrz i Diana gra na fortepianie dla nich wszystkich i oni słuchają. Teraz gra spokojniejszą muzykę, natomiast wszyscy patrzą się na Fantazego. Fantazy siedzi przy stoliku i obok niego siedzi pies na krześle. Fantazy daje psu powidła, które dostał do herbaty. Oczywiście Rzecznicki uśmiecha się do wszystkich, udając, że to wszystko normalne. Wszyscy są dosyć przerażeni. Marianna wychodzi na chwilę i idzie na zewnątrz. Spotyka służącego Kajetana i daje mu instrukcję, co ma dokładnie robić. Kajetan mówi, że z tego, co ma robić, to wszystko jest niemożliwe, bo nic właściwie nie działa. Ale Marianna nie daje się zbić z tropu i każe Kajetanowi zainscenizować śpiewającego staruszka i żeby owce i gęsi były we właściwym miejscu. Żeby wszystko zainscenizować jak najlepiej. Żeby Fantazemu się spodobało tutaj. Marianna widzi, że Stella wychodzi przed dom i próbuje się dowiedzieć, co się dzieje tam wewnątrz. Czy już Fantazy rozmawia z Dianką? Stella mówi, że nie, więc Marianna namawia Stellę, żeby ich zostawiła samych i żeby im nie przeszkadzała. I w tym momencie widzi, że z daleka jedzie jakiś oddział wojska rosyjskiego, co jest oczywiście przerażające, bo Marianna pamięta takie wojska z Syberii, na którą ją zabrali 10 lat temu. Jest przerażona. Biegnie do wewnątrz, krzyczy do wszystkich, żeby zamknęli wszystkie okna i się pochowali. Wszyscy są przerażeni. Wewnątrz siedzi Fantazy na herbatce i jest bardzo zdziwiony, że wszyscy są tacy spanikowani. Ryglują drzwi, gaszą świeczki i udają, że ich w ogóle nie ma. Jest śmiertelna cisza. Słychać pukanie do drzwi. Fantazy pije szampana. Ktoś puka do drzwi. Marianna zakłada chustę na głowę, jakby była chłopką i idzie do drzwi. Otwiera drzwi i mówi: witam pana. Kogóż mam honor? I okazuje się, że osoba, która przyjechała, to jest major. Rosjanin, który był ich opiekunem, kiedy cała rodzina była na Syberii. A więc strasznie się cieszą, że major przyjechał, bo to jest ich stary znajomy, który ich bardzo pilnował na Syberii. Bardzo się wszyscy cieszą. Respekt schodzi z góry i krzyczy, żeby majora przyjąć pełną szklanką i żeby ich jak najlepiej potraktować, co dla Fantazego jest trochę dziwne, że on sam nie był traktowany tak dobrze. Fantazy i Rzecznicki wchodzą do salonu. Tam Diana znowu gra na fortepianie, tyle że tym razem z pełnym przekonaniem. Znów goście siedzą na krzesłach za stołem przodem do fortepianu, ale major usiadł na miejscu Fantazego. Respekt siedzi obok majora i zwraca się do Fantazego i Rzecznickiego. Panowie! W rękach tego oficera był mój los, a on Mówię, ani razu nie dał mi uczuć niewoli. I owszem, gdym z żoną, z dziećmi w pobliżu Tobolska siedział zasłany, tam jakoby w zdrowszym dla mnie powietrzu, aby dżuma polska nie zaraziła mej skóry, bo wiecie, żem takiej rządu pieczołowitości o moje zdrowie, jako tu w powiecie pierwszy urzędnik doznał. On litości pełny, widząc mnie z córkami i z żoną w małej wioszczynie, w dziurawej stodole, był nam pomocą w ten czas i obroną, także nas wściekłe sybirskie eole nie rozdmuchały. Szczęśliw, że ty w zdrowiu. A jak się ma pop Osip? Pijany, z duszą. A moje gile czerwone? Smutne, że nie ma panny na Sibirze. A trzy polskie krzyże? Stajat. Dyjanko, a nasz? Kto nasz? Kto? Nasz drogi, nasz biedny pan Jan, co na czele chłopów z kosą wzięty był. Ten wasz przyjaciel dał nam się we znaki. Buntował nam lud, a dziś na Kaukazie bije się w proste posłany soldaty. Diana wychodzi. Dość, Steluniu. W pokoju Fantazego. O nas zapomnieli. Rzecznicki przygląda się, jak Fantazy wyrzuca wszystkie swoje ubrania z szafy. Gniewasz się? Wkłada je do walizki. O! Nie. Fantazy chce wyjechać. Lecz trochę zazdrościsz. Czego? Diany, spojrzeń i łez Stelli. Jeszcze nie kocham. Ale już się złościsz. Noc. Fantazy i Rzecznicki opuszczają pałac. Kajetan za nimi niesie kufry i walizki Fantazego. Idą w stronę czekającego już na Fantazego dyliżansu. Ale powiedz mi, Rzecznicki, kto to jest? Ów to pan Jan, wzięty z kosą. Jakiś kosynier. Jesteś jak delficki posąg. Wyrocznie twoje prosto niosą w sam cel i w samo serce prawdy. Mijają baszkirów, żołnierzy rosyjskich i ich konie. Fantazy się zatrzymuje. Pośrodku tych koni i żołnierzy rosyjskich, rozmawiających po baszkirsku. Radbym dowiedzieć się, jaki to smutny upiór nad srebrne, gdzieś sybirskie fale pierś pokazuje i łańcuch okrutny wstrząsa i w panien tych ładnej pamięci staje. Z takim aresztantem, a nawet Adonis nie mógłby walczyć o miłość szlachetnej Polki. Przecudna tyrada. Periody długie. Kajetan zaczyna wkładać kufry na dach dyliżansu. Ta dawna zażyłość sybirska. Chmura ta błękitno-blada, szronu złotego, która go obwiewa. Te pod nim jary, pełne wilczych kości. Te nad nim czarne sosny, straszne drzewa i to nieszczęście czarne. W czarności kominie białą napisane kredą imię Dianny. Fantazy już siedzi w dyliżansie, gotowy do odjazdu. Same jakieś światła chodzą po mojej głowie jak u dzieci. Zielone, jasne, czerwone, jak na tła złote rzucone przez Wenecjanina świętych postaci. Różne jakieś tony, z których ton każdy mi coś przypomina smutnego, a ma niewytłumaczony urok dla ducha. W powietrzu mi dzwonią różne pamiątki miejsc, koło mnie chodzą, każda ze swoją twarzą, swoją wonią. Ach, jak szkodzą uczuciom myśli nadto rozwinięte! Zda się upiory piękniejsze, że mętne, zdaje się kwiaty, smętniejsze, że ścięte, myśli me już pół upiory, a jeszcze myśli. Rzecznicki podnosi rękę na pożegnanie i dyliżans rusza. Bądź zdrów! Dyliżans jedzie, zostawiając za sobą jezioro, gdzie przy świetle księżyca siedzi Diana na zwalonym drzewie. Fantazy wysiada z dyliżansu i ze swoim psem próbuje najszybciej, jak tylko umie, wrócić do miejsca, gdzie stoi Rzecznicki. Jak już jest blisko, Rzecznicki pyta go, co się stało. I Fantazy mówi, że poczuł coś w sercu i że go to bardzo ucieszyło, że w końcu coś poczuł. Diana cały czas siedzi jakieś 100 metrów od nich nad jeziorem. Fantazy mówi, że ją zobaczył i poczuł, że ona jest taka dumna, i tak bardzo wierzy i ma jakąś miłość syberyjską, że poczuł, że nic nie znaczy dla niej, że ona ma tak niesamowicie intensywne przeżycie emocjonalne i dlatego, jako rodzaj świństwa, które chce zrobić, on chce ją kupić jako żonę, co było od początku umówione. Rzecznicki mówi, że nie ma z tym żadnego problemu, bo przecież po to tu jest i to wszystko jest już umówione. Więc Fantazy trzyma swoją teczkę z pieniędzmi i zaczyna iść przez to pole w stronę Dianny, która siedzi nad jeziorkiem. Diana widzi, że Fantazy idzie w jej stronę z teczką i wskakuje do łodzi i odpływa, a Fantazy stoi na brzegu jeziora z teczką pieniędzy w ręku. Fantazy jest w swoim pokoju. Ściąga płaszcz, otwiera okno i widzi przez okno, że Diana wraca do pałacu. Zamyka okno. Zaczyna się rozbierać i golić, ale kilka minut później słyszy z korytarza straszne wrzaski. Ktoś puka do drzwi. Kajetan wnosi kufry, które miał wcześniej wywieźć. Znowu słyszy krzyki. Fantazy wygląda na korytarz, a tam płacząca Stella siedzi pod drzwiami Diany i szarpie za klamkę. Słychać, jak w pokoju rodzice robią Dianie straszną awanturę. Jesteś głupia! Gadasz, jak gdybyś żyła w jakiej grubie albo w romansach! A tu nędza trupia, a tu rodziny naszej honor trzeba ratować! A ty, głupia Fircynelo, myślisz co? Z torbą po kawałek chleba naprzód, a starych nas dwoje ze Stellą za tobą grać po kawiarniach w Kijowie, na starych harpach? Nagle Diana otwiera drzwi. Wychodzi z pokoju, bierze Stellę, owijając ją w jakieś prześcieradło i dalej krzyczy. Wezmę krzyż! Wezmę krzyż! Fantazy zamyka drzwi, żeby go nie zobaczyły. Przechodzi do okna, otwiera okno i widzi, jak Diana niesie Stellę przez ogród. Jak obłąkana krzyczy. To miecz! To miecz! Trucizny dajcie! Wezmę krzyża, bo widzę, żem tu w domu nadorosła! Diana znika ze Stellą we mgle. Fantazy zamyka okno i gasi świeczkę. Następnego dnia, rano, nad stołem śniadaniowym. Smutni dziś wszyscy. Dianka tak blada, jakby opłatek. wzdryga się gwałtownie i drży jak febrze. I z nóg, zda się, pada. Diana opuściła talerz, ale służąca szybko go sprząta. Papa nie mówi anegdot. Respekt przy stole nie komentuje upadku Diany. Z kuchni właśnie wychodzi Marianna z herbatą. Stella wstaje od stołu, wychodzi z salonu i idzie w stronę przedpokoju. Przechodzi przez kolejne pokoje. A mama, kiedy spojrzałam na nią, to mi się zlękła. Taka przy oczach szafirowa plama i taka wielka łza w jej oczach pękła. I taka twarz się wydaje stroskana. A! Jakiś baszkir! Zza posągu wyłonił się Jan, były polski żołnierz. Teraz w mundurze rosyjskiego baszkira. Czego pan chce? Proszę pana, ja jestem sama. Stryka mi nie rada? Pan Jan! Cicho! A, pan Jan przebrany! Moja Steluniu, cicho! Jan zatyka Stelli usta. Jaki z niej kwiatek biały i różany. Puść mnie, ażebym Diance doniosła, że tutaj jesteś. O tem ani słowa. Stella pokazuje Janowi, że rozumie. Bierze go za rękę i wyprowadza na zewnątrz, chowając się za kolejnymi posągami, jak w filmie sensacyjnym. Wybiegają na ogród. W ogrodzie Kajetan i pokojówka przygotowują piknik na trawie. Obok nich, ukrywając się, przebiegają Jan i Stella. Wchodzą po kilku gałęziach do domku na drzewie, który znają tylko Stella i Diana. Potem siedzą w tym domku na drzewie. Jan tłumaczy, że on nigdy już nie będzie mógł wrócić do Polski i musi już zostać na Syberii. Jan tłumaczy, że po to przyjechał, żeby oddać Dianie osobiście pierścionek, który ma jako symbol ich zaślubin dawno temu na Syberii. I Stella mówi okej. To powie Dianie, żeby się spotykała z Janem w nocy nad jeziorem, tam, gdzie lubią pływać łódkami. Jan mówi, że tam będzie i ucieka z tego domku na drzewie. Stella zastanawia się, jak powiedzieć Dianie o tym, co się dzieje. Powiem Diance, że zobaczy ducha. Ducha zobaczy. Ach, zaraz polecę i powiem Diani, że ducha zobaczy. Po drzewie wspina się Idalia i wchodzi do domku. Stelko! A! Pani hrabina! Gdzie mama? Powiedz mi! Pani, jesteś cała drżąca! To nic! Bije mi serce! Jestem chora! Z podróży jestem. Z wielkiego gorąca prędko jechałam, pomimo doktora. Rad, mimo własne, 100-krotne zakazy. Czy są tu goście? Jest hrabia Fantazy z panem Rzecznickim. Idalia widzi Fantazego, który z całym towarzystwem przechadza się po ogrodzie. Stelo, patrzaj ty, jak drżą pode mną kolana. Jak moje oczy... Ach! Piorunem strzelą na czoło tego zmiennika, sztyletem przebiją serce jego. Do stolika stojącego dokładnie pod Idalią i Stellą przyszło całe towarzystwo na herbatę. Marianna, Diana, Major, Fantazy, Rzecznicki. Służąca nalewa po kolei gościom esencję z dzbanka i wrzątek z samowaru. Fantazy siedzi na krześle, ale wyraźnie czuje zapach perfum Idalii, co mu strasznie miesza w głowie. On myśli, że zostawił Idalię daleko za sobą w Rzymie. Póki Marianna rozmawia z Majorem, Fantazy odpływa w świat swoich wspomnień o Idalii. Pan Major herbaty. Dawno ja takie widział. Jasne kwiaty i takie drzewa. Bez kultury rosną. Z uszkami złotymi ta filiżanka grotesk się należy panu hrabiemu. Fantazy nie słyszy głosu Marianny. Panie hrabio, proszę. Do Fantazego nic nie dociera. Fantazy! Fantazy patrzy się na Mariannę jak na widmo. Wyciąga rękę po herbatę. Marianna widzi, że trzęsie się ręka Fantazego. Mimo to podaje mu filiżankę. Fantazja od razu ją upuszcza. Niechaj piorun mnie uderzy! Pokojówka zbiera spod Fantazego roztrzaskaną filiżankę i podaje mu chustkę do wytarcia się. Fantazy ściera plamy herbaty z białych spodni. Słyszałem za sobą szelest i znany krok czyśćcowej duszy. Ta dusza miłą być musi osobą, że tak w hrabiego sercu wszystko głuszy. I tak daleko od nas odprowadza myśli. I w taką nieprzytomność wtrąca. Przepraszam panią, to mi nie przeszkadza być tu, jak światło bladego miesiąca nie szkodzi lampom. Więc pan hrabia z nami. Duszą i ciałem, sercem i oczyma. Fantazy siada na jednym z krzeseł, by być stabilniejszy. Marianna bierze od służącej kolejną filiżankę herbaty. Pokazuje, że zaraz mu ją poda. I nie zostało nic teraz z duchami? Ani włos jeden! Marianna, Rzecznicki i major patrzą się na Fantazego. To będzie egzamin z trzymania filiżanki. Ale czy pan trzyma? Fantazy bierze filiżankę, która niebezpiecznie się chybocze. Niechże pan trzyma. Pan puszcza z ręki. Po raz kolejny służąca sprząta stłuczoną filiżankę spod Fantazego. To nic. Dyjanko, nalej panu drugą. Przepraszam ją za to! Fantazy jest przerażony, że ten egzamin będzie musiał zdawać jeszcze raz. Diana póki co nie rusza się z miejsca. Widzi, że mężczyzna, którego ma poślubić, nie panuje nad własnym ciałem. W tej chwili, gdybyś była pani w oczy mi lała gorącą herbatą, byłbym nie poczuł. Sami tu szatani grają komedię, ze mną najsmutniejszą. Marianna jest nieubłagana. Dianko, nalejże panu hrabiemu. Diana rozumie, że to jest okazja, by skompromitować Fantazego, więc to ona nalewa herbaty. Ale herbatę daj mu jak najlżejszą. Daj cień herbaty. Cień jej? A to czemu? Szanuję pana nerwy. Diana daje Fantazemu filiżankę z herbatą. Fantazy skupia się jak może i utrzymuje filiżankę na spotku. Diana nie może się już patrzeć na Fantazego i biegnie pełna gniewu w stronę pałacu. W tej chwili Fantazy upuszcza trzecią filiżankę herbaty. Marianna, wzdychając z niemocy, patrzy się w niebo. Co ja widzę? A tam, nad sobą, w odległości nie większej niż 1,5 metra, siedzi Idalia, patrząca w dół, prosto na Mariannę. Idalia natychmiast kładzie się na podłodze domku, a do mamy wyłania się Stella. Co to jest? Komuż ukłon ten hrabino? Fantazy podchodzi do miejsca, w którym stała Marianna. Patrzy się do góry i widzi Stellę. Stelka, widząc na jednej łodydze kwiat rzadki, za tą w gwiazdach georginią, gestem pytała, czy zerwać pozwolę, a ja jej na to odkłoniła głowę. Dawno pan z Rzymu przybył na Podole? Wczoraj. Któż tam z naszych? Nie ma w całym Rzymie, kogo bym wspomniał. Marianna patrzy się w górę i znów widzi Idalię. Dla nas, sielan, wszystko ciekawe. Przy ruinach drzemie katolik Polak. Jakież są więcej kobiety? Marianna patrzy się w górę na Idalię. Fantazy nie chce mówić o Idalii właśnie dlatego, że wciąż o niej myśli. Najwięcej blade są i bardzo chore ruiny kobiet, resztki Karlsbadu, wód stalaktyty, zgasłe Wezuwiusze. Idalia daje znak Mariannie, że o niej mówi i by Marianna drążyła ten temat. Zacytuj mi pan jedną dla przykładu. Ach, jest tam chora do głębi na duszę. Znajoma pani, hrabina Idalia. Czy ładna? I teraz Fantazy nie może powstrzymać się. Zupełnie otwarcie mówi o swojej miłości do Idalii. Jej talia jest do połowy z mgły, druga połowa bez kości, sprężyn, samą siłą skrętu, idąca naprzód. Zresztą w oczach cała... Piękna? Dwie czarne plamy atramentu na prześcieradle białym. Idalia wskazuje na swoje oczy i uśmiecha się do Marianny. Taka biała? Jak prześcieradło. I takie ma oczy? Jakby atrament. Widzę ją przed sobą. Marianna patrzy się na Idalię, lecz Fantazy rozumie to jako komplement i odwracając się od Marianny, opowiada historię swojego związku z Idalią. Jej trzeba rany. Usta ma do picia trucizny. Siedzi i czeka. Lecz żądane burze nigdy ją z ziemi zabrać nie przychodzą. Marianna i Major patrzą ze zdumieniem na Fantazego, który jest tak kompletnie pochłonięty swoją opowieścią, że na nikogo nie zwraca uwagi. Gdym przybył, chciała mnie poznać. Ja służę chętnie kobietom. Marianna patrzy się na Idalię, która też słucha Fantazego. Przychodzę. Była zajęta ideą, że miłość wszędy i po wszystkie czasy była święconą. Fantazy rozmawia sam ze sobą. Na to krzyknąłem bardzo wielkie haro! I powiedziałem mojej pani szczerze, że miłość nie jest taką narkotyczną, niedowiedzioną istotą. Gdym to rzekł, westchnienie z burnusowego wyrwało się szalu. Idalia uśmiecha się, bo jest zadowolona, że Fantazy tak dużo ma do powiedzenia na jej temat. Tu rzekłem, że widzę na jej błękitno-kruczanych warkoczach gwiazdę nieszczęścia. Major z wielkim zainteresowaniem słucha Fantazego. Widzi, że Fantazy jest ciągle zakochany w Idalii. Rzekła, ach, pan mi będziesz duszą bratem. Pan jeden w jednej czucia błyskawicy. Pojąłeś, co ja cierpię, co ja czuję, na jaką jestem samotność wskazana. Rzekłem, że sercem się nad nią lituję, że mi potrzebna jest dusza siostrzana. Marianna patrzy się w górę na Idalię, która triumfując się uśmiecha. Jak rękawiczce nieparzystej druga, z tej samej pary i z tego numeru. Fantazy zauważył, że Marianna się nie patrzy na niego, tylko w górę, w drzewo. I że chyba nie słucha go w ogóle. Przepraszam pana, Stelka na mnie mruga. Fantazy podchodzi pod domek na drzewie, widzi Stellę. Rzecznicki bierze Fantazego na bok i namawia go, by teraz, nie tracąc namiętności, uwiódł Diannę, która uciekła do domu. Teraz, Fantazy, z drugiego krateru sypnij Diannie w oczy. Fantazy rozgląda się i rusza w stronę domu, by znaleźć Diannę. Idalia patrzy z domku na drzewie na Fantazego idącego w kierunku domu i Rzecznickiego, śledzącego go. Potem powoli zdrapuje się z drzewa. Marianna pada na krzesło z wrażenia. Major z zainteresowaniem przygląda się. Idalia pierwsza nalewa sobie herbaty. Potem siada przy stole. Ja w domu, tym gdzie oni żyją, nie będę. Tylko wytchnę sobie z drogi. I tam, gdzie różne się powoje wiją, około sosen, w domku księdza Logi pomieszkam. Bez trucizn jestem. Nie, ja jej nie życzę żadnej tortury. Ja egzaltowana, mówią. Dlatego właśnie przebaczyłam. Marianna nie wie, co powiedzieć. Major uśmiecha się i pije herbatę. W bibliotece Pałacu Respektów Diana usiadła przy zamkniętym fortepianie i położyła głowę na klapie. Z ogrodu wchodzi służąca z samowarem. Ustawia na stole samowar i herbatę, i filiżanki, a za nią wchodzi Fantazy. Diana patrzy się prosto na Fantazego. Fantazy staje. Chce pan herbaty? Nie. Diana gestem odsyła służącą, która wychodząc, zatroskana patrzy się na Diannę. Chce pan odwiedzić moją ptaszkarnią? Nie. Pozwól mi pani Służąca zamyka za sobą drzwi. Przy samowarze, tym, co zaczął cedzić ukrop, pozwól mi z Plutona otchłani wydobyć słowo, które na cmentarzu żywych jest jako trupia głowa w kwiatach. Pan mówi... Prosto mówię, o mariażu. Fantazy staje za Dianną i rozpina jej suknię. Czy mam klęknąć? Fantazy trzyma ręce Dianny za jej plecami i brutalnie całuje ją po szyi. W tych namiętnych światach, w których pan żyjesz, klękanie nie w modzie? Fantazy puszcza Diannę, by rozpiąć spodnie. Zaprawdę, trochę się już wystarzało. Po czym ponownie chwyta i obraca przodem do siebie. Więc? Więc? Hrabianko? Zupełnie przez przypadek do pokoju wchodzi ojciec Dianny, hrabia Respekt. Widzi, że Fantazy mocuje się i pewnie za chwilę zgwałci jego córkę. Fantazy wyprostowuje się i udaje, że rozmawia z Dianną. Podchodzi do samowaru, trzymając rozpięte spodnie ręką. Cukier! Respekt wychodzi, zamykając cicho za sobą drzwi. Za drzwiami w korytarzu stoją dwie zatroskane służące. Hrabia Respekt gestem je przepędza. Odchodzą w głąb ciemnych korytarzy pałacu. W bibliotece Fantazy znowu staje przed Dianną i napiera na nią. Dianna uderza go w twarz. Paznokciem drugiej ręki przecina jego policzek pod okiem do krwi i odpycha go nogą od siebie. To za śmiało! Mój panie hrabio, wcale po kupiecku zbliżyłeś się pan po towar. Gdzie łokieć i gdzie są szalki? Fantazy wściekły robi kilka kroków w jej stronę, ale Dianna podnosi kominkowy pogrzebacz i daje do zrozumienia, że go uderzy, jeśli ją jeszcze raz dotknie. Szlacheckiemu dziecku Bóg dał. Patrz, hrabio, nawet ten paznokieć, me łzy. Patrz, są jak perły amfitryty, bom obrażona we łzach. W tym szafirze oka mojego znajdziesz... niby mętne łzami rodowych myśli zdrojowisko. Wszystko, co mogło w spadku dziecko smętne wziąć po umarłych. Ja mam po nich w spadku. A ten mój posag ich to moje ciało. Gdybym więc nawet kładła na ostatku duszę, i o niej nie mówiła wcale, traktując z tobą o siebie na funty, to jeszcze by mi ust jasne korale, to jeszcze oczy te, co straszne bunty podnoszą, ogniem i łzami ciskając, kazały dumną być w targu i trudną. Fantazy robi kilka kroków do tyłu. Zrezygnował. Zaczyna zapinać spodnie. Dianna odkłada pogrzebacz i też zaczyna się zapinać. Jak to? Więc chciałeś, hrabio, nie klękając, jak przed Madonną, na stepie odludną, Rafaelową, zrumienić jej lice i grubijaństwem cud otrzymać święty? Więc żeś ty wzięty, żeś w okolicy sławny, że się ludzka miłość za tobą goni. To już myślałeś, że ja się zapalę do tego dziwu. Jak dziecko ubogie, pierwszy raz brylant słoneczny widzące na twej koszuli? Bo wyznasz mi, hrabio, że endymiona, mirty i miesiące niepotrzebne ci były tu, gdzie grabią siano tak podłych, jak ja, pełne kwiatków. Dianna ubrała się, podchodzi do samowaru, nalewa sobie herbaty i wrzątku. Wychodzi na taras. Siada na krześle na tarasie. Fantazy za nią. Siada obok. Patrzą się na okolice z tarasu. Dobrze więc. Oto odpowiem ci szczerze. Tem szczerzej, że tu Jesteśmy bez świadków. Ojciec mój daje mnie tobie, a bierze twoje pieniądze. Przebacz, że wyraźnie mówię. Mój ojciec ma ojcowskie długi, a sam jest winien 500 000 w kaznie. A jutro wszystkim chłopom biorą pługi i w każdej chacie stawiają żołnierza. Więc jeśli chaty te jutro posłyszę, że krzyczą Boże, a Bóg nie uderza piorunem. Jeśli duch, co we mnie dysze modlitwą, o tej wioski nie obroni. Jeśli mnie chłopki okrążą i padną do nóg, jak gdybym z gwiazdami na skroni stała w niebiosach, a ja męką żadną nie będę mogła wyratować ludu. Jeśli Bóg z mego jedynie nieszczęścia chce siły, która podobna do cudu ten lud obroni, to się do zamęścia z Panem przychyla. Diana podaje mu rękę jak przy dobijaniu interesu. Po podaniu ręki Diana idzie w stronę ogrodu. Na taras wchodzi Rzecznicki, ale Fantazy nie zwraca się do niego, tylko cały czas gapi się na Diannę. Co za duch, o Jezu! Rzecznicki myśli, że o niego chodzi. Cóż, za drzewem stałem. Wichry, burze, jestem szalony. Rzecznicki wyciąga z kieszeni piersiówkę. Napij się kseresu. Rzecznicki, w mojej duchowej naturze wielka się stała ogromna przemiana. Wiwat! A cóż, rzecz czy do skutku doszła? Czy panna w tobie szczerze zakochana? Duchowi memu dała wpysk i poszła. Fantazy pije jeszcze raz. Rzuca Rzecznickiemu piersiówkę. Przeskakuje przez barierkę i biegnie w głąb ogrodu. Wiwat. Rzecznicki wypija z piersiówki resztę heresu. Jest noc. Jan stoi nad jeziorem, nad którym unosi się mgła. Widzi po drugiej stronie jeziora Pałac Respektów i słyszy dźwięk fortepianu dochodzący z pałacu. Widzi, że w jego stronę płynie łódka. Spodziewa się, że płynie do niego Diana, z którą się tu umówił. Wchodzi do wody, ale widzi, że w łódce jest sama Stella i jej mały piesek. Steleczka, любезная! A co? Niech pan Jan do mnie po rusku nie gada. Słuchaj, to język jest mojej tęsknoty. Język, który mi z piersi tak wypada. Jak pies i wyje. Wyje jak przy trumnie. Jan stoi w wodzie i trzyma łódkę za burtę. Gdzież jest Diana? Z bardzo wielkim żalem nie mogła tu przyjść. Ha! Humla wariacją na fortepianie gra. Jan patrzy się na pałac z drugiej strony jeziora, z którego słychać dźwięki fortepianu. I tu nie przyjdzie? Nie wiem. Jak skończy, to może spacerem. Powiesz, że ona jutro za mąż idzie. Jutro? Cóż ci to? Prawda, to jest zerem w moim rachunku. Jutro, więc... Diana za mąż idzie, a za kogo? Jan z całej siły uderza dwoma pięściami taflę wody. Łódka zaczyna się kiwać. Czemu ty patrzysz tak na księżyc pełny? To nic, Steluniu. Szukałem na niebie tych gwiazd, tych 7 gwiazd, związanych razem, które ty niegdyś Astronomka złota, pokazałaś mi nad strasznym obrazem zmrożonej nędzy, zgasłego żywota, śnieżnego piekła. Tutaj być powinny. Więc ty musisz kryć się? Więc ty nie przyjdziesz jutro do kościoła? Więc ty... Jan idzie przez wodę w stronę brzegu. Stella wiosłuje za nim. Dianka dziś szlocha! Dianka dziś blada! Dianka dzisiaj chora! O, ty wiesz, że cię Dianka kocha? Jan wychodzi na brzeg. Z torby wyciąga jakieś przedmioty. Stella nie wysiada z łódki. Jan wchodzi z powrotem do jeziora. Stelko, daj mi rączkę. Weź. Oto widzisz? Tę złotą obrączkę. Weź. I ten suchy pierwiosnek. Urwany w dalekiej ziemi. Łez, do której wrócę. Kończyć mój straszny czas. Dźwigać kajdany. Jan daje Stelli książkę. Jest to sztambuch Dianny, który on przechowywał przez 10 lat, a w którym są nie tylko rysunki Dianny z Syberii oraz wiersze, ale też przysięga, że Jan i Dianna będą sobie zawsze wierni. Stella przegląda ten sztambuch. Te jawne ślady przeszłości z twarzą tak miłą rzucisz przed siostrą twoją do komina. Jan wyrywa książkę z rąk Stelli i wrzuca ją do łodzi. Więcej już ze mną nic. Jan obraca łódź i wypycha ją na jezioro w stronę pałacu. Lecz cię zobaczę. W tym domu żadną nie jestem osobą, ale mundurem. Mniej niż człowiek znaczę. Jan z całej siły wypycha łódź w jezioro. Bądź zdrowa! Stella wiosłuje, łódź znika we mgle. Cudowna scena. Mówi Idalia, która była świadkiem całej tej sceny. Idalia zaprasza Jana do swojej chaty, gdzie mieszka i tam chce mu złożyć propozycję, że ona da mu te 500 tysięcy, za które Jan będzie mógł kupić Diannę. Jan się strasznie z tego cieszy. Bierze czek, który Idalia mu pokazuje i biegnie przez las, wiedząc, że niesamowity zbieg okoliczności się zdarzył i że uda mu się wyzwolić Diannę. Idalia idzie za nim powoli i dochodzi do miejsca w lesie, w którym Jan siedzi na kamieniu i płacze. Jan jej mówi, że jednak nie. Że nie ma szans, żeby on kupił Diannę. On nie może się tak zachować, jak fantazy. Idalia mówi, że trudno i wraca do siebie. A Jan jest absolutnie wściekły na wszystkich, że jest taka sytuacja, jaka jest. Następnego dnia Respekt, Marianna i ich córki siedzą i oglądają, jak Baszkirowie strzelają z łuku w ich ogrodzie. I wtedy Stella mówi do majora. Niechaj, majorze, Baszkir z łuku strzeli. I w tym momencie major podnosi się, idzie do jednego z Baszkirów, tłumaczy mu coś. Baszkir wyciąga łuk, strzały i strzela w niebo. Wszyscy patrzą, odprowadzają tę strzałę oczyma i widać, jak ta strzała się na niebie trzyma, maleńka. I potem przechyla, skręca i w ziemię mierzy główeczką srebrną, spada i przebija psa Fantazego, Spartacusa. Pies leży przebity strzałą i drga łapami. Fantazy wściekły ściąga cały obrus ze stołu, tłukąc talerze i filiżanki. Wyrywa strzałę i zawija ciało Spartacusa w ten obrus. Wraca do siebie do pokoju, kładzie psa zawiniętego w zakrwawiony obrus na swoim łóżku. Idalia tu jest, albo była. Ha, ba! Czułem ją po zapachu. Ha, ba! Bestia mojego zabił Spartakusa. Idalka w zmowie z tym chłopem. Przysięgnę, że gdzieś stała w okolicy, na wieży lub na dębie z teleskopem. Ha, ba! Ty zawsze, a ba! Rzecznicki otwiera drzwi. Tam stoi Respekt. Cóż, panowie? Rzecznicki kiwa głową, wpuszcza Respekta do pokoju. Fantazy trzyma intercyzę w ręku i w ogóle się nie patrzy na Respekta. Major nadzwyczaj smutny z tych wypadków. Z żołdakiem się tym obejdzie surowie. I dopiero teraz Respekt widzi, że na łóżku leży zakrwawiony, martwy pies. Kochałeś może tego psa. Bez świadków, może i parę łez nad nim zroniłeś. Niech cię pocieszy to, że moja żona, której ty dawno głowę zawróciłeś twymi listami, już jest zatrudniona obraniem miejsca pięknego w ogrodzie na grób dla twego psa i monumenta. Fantazy w ogóle nie patrzy się na Respekta. Gdybyście byli z moją córką w zgodzie lepszej, to może by jakie mementa znalazła w książce angielskiej i napis godny. Fantazy patrzy się tylko na intercyzę, a Respekt ciągle walczy o to, żeby normalnie zagadać z Fantazym. Lecz z moją córką coś ty... Fantazy podnosi długopis. Hrabio, chciałbym was widzieć jak lazuli lapis błękitnych. Chciałbym tu, pod czwartą schabią, zobaczyć, czy ty masz serce? Masz serce, ale zobaczyć chciałbym, czy się wreszcie... Teraz Fantazy patrzy się wprost na Respekta. A my tu po kwestii waszych serc. Niechże pan Fantazy gada, jeżeli można, bez żadnych floresów. Chodź chwilę. Fantazy daje znak Rzecznickiemu, ten otwiera teczkę z pieniędzmi. Respekt patrzy się na 500 tysięcy polskich złotych. Fantazy kładzie intercyzę i długopis na stół i wskazuje na Rzecznickiego. Ten pan mój podpis posiada. I zbiera się do wyjścia. Ha, ha! Nie lubisz, widzę, interesów. Respekt rzuca się na szyję Fantazego. Masz ojca i matkę we mnie. Masz ojca, matkę w mojej żonie. Fantazy odpycha Respekta i z łóżka podnosi owinięte w prześcieradło zakrwawione ciało swojego psa. Respekt siada do biurka, zwraca się do Rzecznickiego. A my, jak ludzie zimni, chodźmy pisać. Fantazy zamyka za sobą drzwi i idzie korytarzem, niosąc ciało psa w prześcieradle i zastanawia się nad tym, co właśnie widział. Czoło mi jeszcze całe wstydem płonie za tego starca. Żebraka był bliski, jak cały drżący. Porwał mnie w objęcia, jak od psa zaczął, a skończył na sobie, niby wyraźnie mówiąc nad psem płacze, więc ty płacz nade mną. Fantazy wynosi psa na zewnątrz. Mija na korytarzu Mariannę. Marianna otwiera drzwi do pokoju Fantazego. Bierze intercyzę od swojego męża i idzie szukać Fantazego. W samym środku ogrodu Respektu Fantazy kopie łopatą duży dół, by pogrzebać swojego psa Spartakusa, którego trup leży tuż obok. W jego stronę idzie Marianna i trzyma w ręku właśnie podpisaną intercyzę. Fantazy kopie dalej. Hrabio, dzień szczęśliwy. Fantazy przestaje kopać. Marianna daje Fantazemu intercyzę, ale on właśnie podniósł psa, więc nie może wziąć intercyzy. Wrzuca psa do dołu. Marianna patrzy w grób. Sądzę, że Pan Bóg nam swą świętą łaską pomoże. Wręcza Fantazemu intercyzę. On zakrwawioną ręką bierze intercyzę, patrzy się na dokument i uśmiecha się. Hrabio, we łzach jestem cała. Widzisz mnie drżącą, Nie dziw się. Ja matka. Hrabio. Ja się boję. Dotyka go palcem, jakby sprawdzała, z czego jest zrobiony. Że tu, pod lawą tą, jakaś westalka rzymska ma ogień. Jeszcze nie zagasły. Pani, tym ogniem się serdecznym pasły różne... Cóż powiem... Różne salamandry. I w ogniu żyły. I są jeszcze żywe? Nie wiem. Czy tu przybyła? Jest. Gdzie? W małej chacie u księdza Logi. Chora? Jak na morzu. Co? Ma chorobę morską? Ciągle mdleje. Fantazy oddaje Mariannie intercyzę. Pójdę. To moje fatum. Ta kobieta. Fantazy zaczyna iść tak szybko, jak tylko może, w kierunku jeziora. Z daleka słyszy, jak Marianna woła rodzinę. Mężu, Dianno! Stelko! Fantazy dochodzi do brzegu jeziora i widzi Idalię smętnie idącą. I już się na pół godzi z tą myślą, że powinien spędzić resztę życia tylko z Idalią, i zaczyna się wspinać na głaz przy brzegu jeziora, by Idalia go zobaczyła. Rzecznicki i Respekt w biurze. Rzecznicki ogląda swój odpis intercyzy, a Respekt liczy pieniądze z teczki. Przez okno słyszą głos Marianny. Mężu, Dianno, Stelko! Respekt zamyka teczkę i wychodzi. Poleciał do niej. Wojna więc odkryta. Jak to się skończy? A! Jak się to skończy? Nieszczęście jakieś wyniknie. Zjawia się major. Paniska! O co tu chodzi? Tak dziś ja z baszkirem moim, niewiele sobie pogadawszy, zrozumiał, że tu mariaż, a tam wirem jakaś kobieta kręci. Ja baszkierowi kazał jechać w pole, tak on tej pani hrabiny poszuka i wsadzi w powóz. No i przez Podole babu do domu. Respekt i jego żona są przerażeni. Piorun! A równocześnie nad jeziorem Fantazy idzie w stronę Idalii, którą zobaczył, ale widzi, jak podjeżdża jakiś baszkir i zatrzymuje się przed nią. Ona go uderza w twarz, a on ją zabiera na koń. Porywa ją gdzieś daleko. Równocześnie major rozmawia z Respektem i mówi, że przecież on nie chciał nic złego. On chciał im pomóc. No, ja jemu przekazał grzecznym być. A kiedy nie chce, tak po kozacku. Marianna i Respekt są przerażeni. Każą wszystkim wsiadać do bryczki i z majorem chcą jechać, żeby uratować Idalię. Rzecznicki przez okno obserwuje, jak wszyscy wyjeżdżają ratować Idalię. Od strony jeziora, na dziedziniec, wbiega Fantazy. Rzecznicki! Co to? Konia! Intercyza już podpisana! Fantazy wbiega do pałacu. Fantazy wchodzi do swojego pokoju i wyrzuca przedmioty z szafy, szukając pistoletu. Słuchaj, w moich oczach porwał ją przez pół. Chwycił jak narcyza! Róże, co były w jej czarnych warkoczach, wytrząsał, uniósł jak wicher! Fantazy znajduje pistolet, ładuje do niego kulę. Póki na siodle dosiedzi jedna kosteczka Polaka, to będzie rąbać. Ha, ba! Fantazy odpycha Rzecznickiego od drzwi. Wychodzi. Staje. Jeżeli ten major się zgłosi o swego człeka do sądu, daj parol za mnie, że człowiek ten wymazan z pułku znajdzie się w piekle. Jedzie ratować Idalię przez pole. Na skraju lasu widzi konia majora i samego majora, który jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Fantazy zsiada ze swojego konia, podchodzi do majora i daje mu bardzo mocno w twarz. Major mu nie oddaje, tylko pokazuje mu umowę. Fantazy ją czyta. Umowa ewidentnie była przygotowana wcześniej. Major wyciąga 3 karty i ciągną karty. Idalia idzie po trawniku w stronę pałacu, który wydaje się całkiem opuszczony. Nawet baszkirów nie ma. Idalia wchodzi po schodkach, podchodzi do drzwi. Są otwarte. Pałac jest pusty. W przedpokoju widzi tylko nagie posągi. Idalia wchodzi do biblioteki, zagląda przez otwarte drzwi na korytarz. W końcu siada na kanapie. Czy ja śnię? Rzecznicki opiera się o framugę, trzymając w ręku dwie kopie intercyzy. Gdzież są ci państwo? I gdzie jest dwór cały? Słyszałam, że już młodych intercyza jest podpisaną. Wszystkie serca, moce zebrałam, świadkiem szczęścia być przychodzę. Rzecznicki pokazuje Idalii dwie intercyzy, po czym kładzie je na stół. Pani, jak widzę, masz wielkie rozkosze, jak dawniej, rządzić amorowym łukiem. Zaczyna krążyć wokół kanapy, na której siedzi Idalia. Wszystko zamieniać, jak pędzel Albana w obrazek pełny róż i kupidynów. Czy tu panu szkodzę w jakich intrygach? Rzecznicki staje za Idalią. Widać, że pani czas wystarczył krótki na tę przejażdżkę. Zdrowiu tak pomocną i fantastyczną. Czy pan do mnie gada? Rzecznicki opiera się na kanapie za nią i mówi jej do ucha. Pytam cię, pani, czy koń dobrze niesie? Jaki koń? Centaur. Idalia wstaje, by wyjść i obraca się do Rzecznickiego. Więc panu się zdaje, że ja porwaną byłam? Tak wieść niesie. Rzecznicki przeskakuje przez kanapę, chwyta ją, obraca, sadza i przyciska do kanapy. Pozwól mi pani, że będę otwarty i spytam, dobrą pani miałaś drogę? Czy trakt był bity i gładki i suchy? Rzecznicki próbuje ściągnąć Idalii bluzę. Idalia, broniąc się, rozgląda się, czy ktoś może jej pomóc. Całe nasze poszło towarzystwo w pogoń za panią. No. Idalia widzi, że nie ma nikogo. I pani Fanio wziął pistolety. Pan sam we dworze? Samiutki. Pocwałowali. Więc i pańska żona. Jak to? I żona pańska z nimi razem. Ja tutaj jestem na kształt Korydona, tęskniący za jej dalekim obrazem. Jak to? Ja z panią Omfalią Rzecznicką tu przed godziną gadałam w ogrodzie. Rzecznicki przestaje atakować Idalię. W każdej chwili może wejść jego żona. Wstaje, podchodzi do okna, patrzy się na ogród. Pani żartuje. Nie żartuję wcale. Owszem, mówiła, że ci chce siurpryzę zrobić. Ubrała się w błękitne szale i w blondynową, wielką moją kryzę. I w pani kryzę. Pana chciała podejść w moim stroju i pomieniała się na kapelusze ze mną. I pieszo? Szła? Szła pieszo? Ogrodem? Czy panu słabo? To nic. Czy pani pewna, że to moja żona? Pani Rzecznicka, Omfalia, z którą ja... Więc do nóg upadam. Rzecznicki zapina spodnie i poprawia koszulę. Idalia ustawia się przy wyjściu z biblioteki. Rzecznicki chce wyjść. Gdzież pan? Niech pani hrabina przebaczy. Droga mi każda chwila i minuta. A, więc to jakaś intryga popsuta. Tak. Intryga jakaś. Teraz rozumiem. Tak, pani rozumie. Ale jeszcze raz, błagam, na kolanach. Czy pani pewna, że to moja żona, którą... Tak, którą... Nie, bo to przechodzi granicę wszelkiej na świecie znanej. Tak nie było, ale... Być mogło. Ach! Idalia odsuwa się od drzwi. Rzecznicki wybiega z biblioteki i znika w korytarzach pustego domu. Idalia zauważa, że zostawił na stole intercyzę. Idalia wkłada oba egzemplarze do swojej torby. Idalia wychodzi przez bibliotekę na zewnątrz i próbuje sobie ułożyć w głowie, co się właśnie wydarzyło. A jakież tu, w tym domu, były czyny ludzi, co sercem i rozumem błyszczą. Przedali córkę. Mnie, natrętną Marę, chcieli oddalić. Jak? Afrontowaną. precz z serca przedajne. Koń, na którym jedzie Rzecznicki, galopuje przez las. Z daleka Rzecznicki słyszy krzyk swojej żony. W końcu widzi ją, jak rozebrana biegnie, uciekając przed kilkoma żołnierzami jeżdżącymi wokół niej konno. Rzecznicki strzela z pistoletu, żołnierze na koniach uciekają. Rzecznicki podjeżdża do żony, zaskakuje z konia, okrywa ją swoim płaszczem. Patrzy się do góry na słońce, prześwitujące przez gałęzie. Idalia idzie pieszo w stronę chaty, gdzie tymczasowo mieszka. Podchodzi do drzwi, chwyta za klamkę, ale drzwi się otwierają same, a z wnętrza wyłania się kompletnie rozchełstany i dyszący Rzecznicki. Co? Pan u mnie i żona? Jak w trumnie, jako grobowe, okropne widziadło. Rzecznicki otwiera drzwi. Idalia widzi zakrwawioną Rzecznicką, leżącą na ławie wewnątrz. Tutaj na moich przyniesiona rękach. Zamykają drzwi. Stoją oboje na zewnątrz. Rzecznicki wyciera pot z szyi chustką do nosa, która ma na sobie krew jego żony. Trzyma w ręku podarte ubranie Idalii, która miała na sobie jego żona. Idalia kiwa głową z politowaniem. Awantura taka dla was, którzy tu jesteście na świecie nakrochmaleni. Każdy pół Polaka, a pół aktora we własnym powiecie. Wam by, powiadam, niosła cios śmiertelny. Śmieszność zabiłaby was na wiek wieków. Na dzieci wasze spadła i na wnuki. Zgubiony człowiek! Rzecznicki zgadza się z Idalią. Patrzy na nią z nadzieją, że ona mu pomoże. Idalia zabiera Rzecznickiemu chustkę i zaczyna sama smarować się tą krwią. Rzecznicki patrzy na to z przerażeniem. Jeśli ja na siebie nie wezmę garbu twego i niosąca ciężaru tak nie upotrzebie, że skrzydlatością i blaskiem miesiąca moje ramiona dumne uwachlarzy i upiękni mnie, zamiast ciebie zabić. Idalia zabiera Rzecznickiemu porwane i pobrudzone ubranie, otwiera drzwi i wchodzi do chaty. Rzecznicki zamyka drzwi za sobą. Idalia stoi tyłem do Rzecznickiego i rozpina swoją suknię. Za Idalią leży skulona Rzecznicka. Pozbądź więc, proszę, pan tej smętnej twarzy. Ja mu przyrzekam, przynajmniej osłabić pierwsze wrażenie. Oczu mych szafiry i postać moją, ułożywszy zgodnie ze smutną rolą nowej Dejaniry. Idalia podaje Rzecznickiemu czystą suknię i sama zaczyna zakładać tę zniszczoną. Nie, to nie może być. Ja udowodnię, że jestem człowiek. Lecz, szanowny panie. Idalia zapina suknię i obraca się przodem do Rzecznickiego. Jest pomazana krwią, ma na sobie porwaną suknię. Ja stoję z pożyczką mego honoru. Ty, szlachcic, bierz sumę, ani się pytaj. Bierz ją, bez procentu. Idalia rozpuszcza włosy i zakrywa nimi swoją twarz. Ja także, pani, mam tu swoją dumę i tę rzecz biorę także z fundamentu. Idalia patrzy się przez okno. Lecz patrz, hrabia Respekt. A więc ty powiesz mu, że twoja żona... Ja nie wymówię tego. Rzecz skończona. Ja byłam w stepie, przez ciebie odbitą. Ja jestem teraz w łóżku moim, chora. Mów, żartuj ze mnie. Baw ich, bądź kobietą, baw ich plotkami. Lecz tego wieczora ja moją zrobię rzecz. Dobrze, pozwalam. Lecz do wieczora ja rzecz moją zrobię i te małżeństwa wasze porozwalam albo odejdę was, a wy na grobie grajcie komedią. Idalia wypycha Rzecznickiego przez drzwi, a sama wyciera krew Rzecznickiej swoimi włosami. Rzecznicki stoi przed chatą księdza i macha do idącego ścieżką Respekta. Tłumaczy sobie, jaki ma plan. Ona będzie tu na celu żartom. Ja potem zrobię rzecz nie lada. Trzeba, żeby na obywatelu nie było plamy. Witaj mi, Rzecznicki. Respekt ostrożnie podchodzi do chaty. A cóż tu? Mówią, chora? Próbuje zajrzeć. Rzecznicki, podając mu rękę, odprowadza go na kilka kroków od domu. Tak, tą jazdą. Czy ma władzę? We wszystkich członkach? Co? Czy ją oszczędzał? No tak, dosyć. Czy gdzie nie zawadził w lesie? Nie. Więc nie bardzo rumaka rozpędzał. To dosyć. Lecz nas nabawił kłopotu. Wszyscy w cierniowej jesteśmy koronie. Widzisz, Rzecznicki, takiego powrotu nikt by nie życzył swojej własnej żonie. Rzecz to jest zanadto wysoka, aby żartować. No, ty skromny jesteś. Ja wiem, ty skromny. Jesteś cały w locie. Możeś był nawet sobie nieprzytomny, gdy cię ten baszkir... Pan wie, czy hrabia, jadąc moim śladem, nie znalazł... Czy gdzie nie postawił nogi na tym papierze? Otóż to przypadek. Intercyza mi wypadła z kieszeni. Rzecz małej wagi. Papier się odmieni. Lecz widzę, że zły jesteś. A to zwykła rzecz. W ludziach, co się heroizmu wstydzą. Wstydzą i tak się... czerwienią jak ćwikła, kiedy się nagle w laurach jasnych widzą, a niby nimi gardzą. Piekło. Piekło. Starowina pod paznokciem i w nogi wbija drzazgi. Na mękach jestem. Rzecznicki czuje się potwornie poniżony całą tą sytuacją i widzi Fantazego, który tu przyszedł. Rzecznicki chce z nim na ten temat rozmawiać, ale Fantazy mówi mu o tym, że miał pojedynek z majorem i teraz musi się zabić. Rzecznicki nie ma możliwości mu opowiedzieć, że to nie Idalia, tylko jego żona została zgwałcona. Fantazy przyszedł tu tylko, żeby zostawić list dla Idalii. Fantazy... idzie sobie. W chacie księdza pani Rzecznicka śpi, a Idalia zapisuje coś w notatniku. Rzecznicki wchodzi przez drzwi i idzie prosto do swojej torby. Zaczyna grzebać w torbie. Wyciąga z torby rewolwer. Po kolei Rzecznicki wkłada do magazynku naboje. Muszę widzieć się z majorem twarz w twarz. On mi to wszystko wytłumaczy. I pod właściwym te rzeczy kolorem musi obaczyć ze mną i traktować jak ze człowiekiem. Rzecznicki zamyka magazynek, wychodzi przez drzwi. W lesie Respektów Stella przyprowadza Diannę do miejsca, gdzie jest krąg kamieni. Tam siedzi Jan, jeszcze jako baszkir. Dianna się boi. Jan daje Diannie jedną stronę ze sztambuchu, gdzie zapisali swoje ślubowania wiecznej miłości. Dianna patrzy na umowę i jest przerażona. Baszkir zdejmuje mundur i Dianna widzi, że to jest Jan. Przerażona zaczyna uciekać, potyka się o kamień, rozwala sobie głowę. Jan w mundurze baszkira bierze nieprzytomną Diannę i biegną do domu. Stella woła mamę, bo nie wie zupełnie, co robić. Marianna zbliża się z zewnątrz do chaty księdza, w której mieszka Idalia. Niesie teczkę. Słońce świeci. Nie widać nikogo. Okna są zasłonięte drewnianymi okiennicami. Marianna podchodzi bliżej i zagląda przez lekko uchyloną okiennicę. Widzi poobijaną rękę i kawałek pleców Rzecznickiej oraz zakrwawione prześcieradła. Odwraca się i mówi do osoby, o której myśli, że to jest Idalia. Droga, moimi łzami zlana krew bym dała. Bogdajby tutaj nigdy moja noga, nigdy, nigdy więcej nie postała, jeśli ja winna. Co, że tobie, duszo anielska, taki sztylet. Ja to czuję. Wszystkie się żółcie we mnie tym poruszą, bo ja kobieta. Bo mnie także truje ten świat przeciwko nam ciągle i wszędy, na wspak idący. W ciemnościach chaty siedzi Idalia. Uśmiecha się. Widzi Mariannę mówiącą. Słucha. Obok leży zakrwawiona Rzecznicka. Ja tego majora, gdyby nie mój mąż, to bym do komendy w łańcuszkach była odesłała wczoraj z mojego domu. Idalia zatrzaskuje okiennicę od wewnątrz. O kraj nieszczęśliwy, gdzie Moskal, widzisz, pianę robi burdy, a my musimy cierpieć jako półgrzywy. Polacy dawniej byli haraburdy, lecz teraz są mniej niż... Nagle drzwi się otwierają i Idalia wychodzi przed chatę z poobijaną twarzą, owinięta w koc. Marianna nie wie, co powiedzieć. Nie płacz, hrabino, i nie utyskuj. Moja reputacja jest taką dzisiaj odzłoconą cyną i woskiem. Ten znadoki czy leny major? Prawdziwy jakiś barbarzyniec! Wstyd mi, że w moim domu, wstyd mi wielki, to ja zelżona. Wyjdę na gościniec i siądę w karczmie, bo obywatelki dom stał się karczmą. Odmieńmy rozmowę. Proszę, powiedz mi, gdzie wyprawę szyto dla twej Dyjanki? Ja tracę głowę, ten mariaż. Głowę mi pani nakryto jak kuropatwie. Jam ani wiedziała, że pan Fantazy nie jest sercem wolny. On wolny. I tyż to mówisz? Idalko, moja Dyjanna? Bez pochlebstwa gadam. Gaśnie, jak świeca. Gaśnie w słońca blasku. O nie, ja jemu teraz w oczy zadam fałsz. Nie myśl, proszę, że my go w zatrzasku trzymamy jako złowionego szczygła. On wolny. Wolny? Wszakże już kontrakta pomiędzy wami. Idalia ma przy sobie dwie kopie intercyzy, które przedtem znalazła w pałacu. Wyciąga je ze swojej sukni i pokazuje hrabinie. Są pokryte krwią. O nie, tyś prześcigła za rzeczywistość. Marianna rwie obie kopie intercyzy. Czyżby jakieś akta mogły poprzedzić czyn, gdzie miłość sama... Ty to rozumiesz? Mariaż jest osnuty na sercu. Marianna wdeptuje resztki kontraktu na ziemię i podaje Idali teczkę z pieniędzmi Fantazego. O, tak. Na sercu. Nagle z daleka widzą biegnącą w ich kierunku Stellę. Co? Dianka! Co? Stella i Marianna biegną w stronę pałacu. Idalia dopiero teraz zauważa list od Fantazego i zaczyna go czytać. Jest tam napisane, że Fantazy się zabije. Idalia wchodzi do swojej chaty i się przebiera. Równolegle widzimy Fantazego, który jest w swoim pokoju i ubiera się bardzo elegancko. Wsypuje proszek do słoików, pakuje fajkę do swojej saszetki, w której ma wszystkie sprzęty do palenia opium. Idalia ubiera się u siebie na to wspólne samobójstwo. Na tarasie pałacu leży już opatrzona, ale ledwo przytomna Diana. Na tarasie jest jeszcze Jan, Stella i Respekt. Marianna strasznie krzyczy. Dzieckoś mi zabił! Idź precz! Nie stój blisko! Podły! Uśmierdzisz tu prostym żołdakiem, bo cuchniesz! Cuchniesz tak jak lokaisko! Bo cię czuć wódką prostą i tombakiem spleśniałym! Precz mi z oczu! Respekt wchodzi do pałacu i krzyczy. Nad dziewczyną moją śmierć wisi! Proszę cię, doktora! Wychodzi z drugiej strony pałacu, tam gdzie Baszkirowie już się zbierają do wyjazdu. Major chodzi między Baszkirami, którzy przygotowują się do odjazdu. Wszystko jest już spakowane. Ostatni Baszkirowie wsiadają na konie. Mówią między sobą po rosyjsku. Respekt chodzi między nimi wściekły. W końcu znajduje majora. Majorze, z naszą ty, widzisz, krainą nie jesteś w tonie. Jednego wieczora, a tyleś mi tu napsuł. Po co było tego człowieka przywozić? Że dzieci, poznawszy się tam, sentymentu siłą, były porwane wśród śniegów, zamieci i strasznych białych sybirskich horrorów, że sobie tęcze usnuli z sympatii. To trzebaż było tu do naszych dworów z tej antologii czy tam chrestomatii wyrwaną kartkę. Jednym słowem mówię, żeś major mi tu może z serca, ale ćwieków nasypał strasznych pod obuwie. Ten Sybir to straszna jakaś zaleś i kraj horrorów. No, hrabia bogaty, tak puskaj, niechaj córka sercem bierze. Co mi tam gadasz? Dobryś do harmaty, ale nie do serc. Mówię tobie szczerze, że niech cię wszyscy diabli, mój majorze. Zięć mi się gotów ten wyrwać z kontraktu. Który zięć? Wszak wiesz, że mam zięcia. Może. Jak to? Przytomny podpisowi aktu ślubnego wątpisz, że ja wkrótce będę kołysał wnuki? Co, wątpisz? Jej Bogu, ja wątpię. Zięcia pozbędę? A to jak? Major pokazuje Respektowi talię kart, którą rozsypuje na ziemi. No, jak? Tak karta na rogu, kiedy zagięta, przegra. Tak prapali pieniądze. No, tak zięć panu hrabiemu, może się ze mną grając, przegrał cały. Co to jest? Jak to? Po co? Jak i czemu? Zięć mój z majorem grał? I o co chodzi? No tak. O zięcia chodzi. Zgrał się w karty? Głową mi tylko kiwasz, pan dobrodziej. Mów proszę. Proszę, bądź ze mną otwarty. Nie wiesz, ile w tym mego interesu leży. Jak wielki w tym interes leży! No tak weź, hrabia. Tu, z pugileresu. Ten kontrakt. Major podstawia Respektowi portfel pod nos. Respekt wyciąga z portfela umowę, rozkłada ją i czyta. Oj, pysk. Do niego należy. A do mnie jego łeb wygrany w karty. Major mu tłumaczy zawiłości umowy. Respekt bierze ten kontrakt i biegnie w stronę pałacu. W pałacu Respekt idzie korytarzem w stronę pokoju Fantazego, krzycząc. Piorun szaleństwa w tych ludzi ugodził. Mózgi pomięszał! Respekt otwiera drzwi do pokoju Fantazego. Tam wszystkie walizki są spakowane jak do wyjazdu. Pościel zdjęta z łóżka i złożona w kostkę, a na biurku stoi czaszka ze złota. Respekt podnosi czaszkę. Pod nią list. Do widzenia. Tam. I podpis Fantazego. Zięć mój głowę stracił. Marianno! Zięć nasz truje się! Marianno! Zięć nasz zabija się! Na dziedzińcu Baszkirowie gotowi do odjazdu. Jan wybiega z pałacu, znajduje swojego konia, przyprowadza go za lejce do majora. Majorze! Aż to obaczył się z panną. Jedźmy w sybirskie nasze mgły i wiatry. Major mi będziesz ojcem, tak jak dawniej. I przyjacielem. Ten świat to zagadka. Gdybyś ty widział, jak tam najzabawniej, najwścieklej na mnie wrzeszczała ta matka. Dzieckoś mi zabił. Idź precz, nie stój blisko. Na takie krzyki córka omdlała, podniosła powieki i wzrok rzuciła. Na nią taki dziki, a na mnie taki anielski, że wieki będę pamiętał, jakie są balsamy w rozmiłowanych oczach u dziewczyny. No, my w Sibirze tobie dziewcząt damy piękniejszych. Jedźmy z tej krainy. Jan wsiada na koni. Słuchaj, nazwała wygnańca lokajem. Tak duj, babu. Major wsiada na koni. Łat, polskie grafy. Zapala fajkę. No, tak waksztafy za kurym w trupkach. Daj na pożegnanie temu szlachectwu. Dym. Jedźmy, majorze. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia może, trzeba iść na dno i dać falom głowę. Oczęta sine we łzach. Bądźcie zdrowe! Jan wyjeżdża galopem z dziedzińca. Major siedzi na koniu i pali fajkę. Noc. Księżyc ledwo przebija się przez mgłę. Przez las idzie Respekt z Kajetanem i psami. Szukają Fantazego lub jego ciała. Promienie światła z latarni i pochodni rozpływają się we mgle. Równocześnie w innej części posiadłości Rzecznicki bez latarni idzie przez ciemny las, trzymając w ręku rewolwer. Szuka majora. A na dziedzińcu pałacu major gasi fajkę i schodzi z konia. Wyciąga pistolet z kabury, wysypuje z niego naboje, chowa pistolet, klepie konia na pożegnanie i wyrusza pieszo w stronę jeziora. Fantazy czeka na Idalię przed kryptą na terenie posiadłości Respektów. To jest mała kapliczka w stylu gotyckim pośród gęstego lasu. Gęsta mgła wisi nad lasem. Idalia wyłania się pośród gałęzi. Cóż, dotrzymałem słowa, godzin, para, ostatnich z tobą. Siądź tu. Idalia siada na dużym kamieniu. Fantazy patrzy się jej w oczy i widzi w każdym z nich odbicie księżyca. Będziesz mi harmonią wieczną. Całuje jej oczy. Patrz, jakie tam cienie, czarne, głowice, trupie. Fantazy wyciąga z marynarki kawałek opium w małym słoiku i pokazuje go Idalii. Idalia wącha i ogląda narkotyk. Ja ci tam pokażę tęczowe duchy, które mi zawsze w nocy były blisko i to zrobiły, żem tak głupio, marnie życie me rzucił. Co tam za zjawisko? Nic, to są we mgle chodzące latarnie. Pewnie szukają nas. Idalia jednym kopnięciem wyłamuje drzwi do krypty i wciąga Fantazego do wnętrza kapliczki. Fantazy i Idalia stoją w ciemnej, małej kapliczce otoczeni trumnami rodziny Respektów. Mały ołtarzyk stoi pod witrażowym oknem. Równocześnie Rzecznicki z pistoletem i latarnią idzie przez las. Widzi majora siedzącego nad jeziorem, palącego fajkę. Rusza w jego stronę. Wewnątrz kaplicy, przy ołtarzu, Fantazy podgrzewa nad świeczką opium, by je przygotować do palenia. Obok stawia słoik z białym proszkiem, a obok słoik z wodą. Słuchaj, zdejmuje mnie tu jakaś trwoga. Tyś drgnął. fantazy wkłada bryłkę opium do fajki i zaciąga się. Słuchaj mnie. Ja nie doznałam tu żadnego gwałtu. I ta przyczyna śmierci, to porwanie, tak los uczynił, że obelga cała spadła na inną, zupełnie osobę. Idalia sama bierze pierwszego macha opium. Posłuchaj, boś nie za mnie mścił się, ale za jakąś furię dziwoląga, za Rzecznickiego, który podły krył się ze swą obelgą, ze swoją kuchcianą żoną, z łachmanem swoim przewietrzonym, który ja w domu dziś znalazłam rano na cały cichy dom krzyczącą gwałtu! Pani Rzecznicka popsuta! Idalia pali opium. Fantazy pali opium. Fantazy odkłada fajkę na ołtarzu i kładzie się na trumnie, by było wygodniej. Gdyby sam Rzecznicki stał tu i o truciznę prosił, to nie dałbym! Ha, 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 ha! Jeszcze raz Rzecznickim chciałbym zejść się na ziemi i w tym famulusie mego faustyzmu niewydrwioną stronę wydrwić, ażeby drwin posągiem stanął na moim grobie. Idalia siada na ołtarzu. Diabli! Wspiera głowę rękami. Ten śmiech. Patrz, jakich komików wydaje Polska. Aż do grobu śmieszy. No, szał nierozumny. Co? Wybijam cię ze snu? Fantazy zwala się z trumny. Na czworakach podchodzi do ołtarza. Klęka przed nim, by otworzyć słoiki z białym proszkiem i z wodą. Masz. Jest snu na lat 1000. Fantazy wsypuje proszek do wody. Więc to trucizna? Tak. Fantazy zakręca słoik z wodą, trzęsie go. Drugi słoiczek po truciźnie spada na podłogę. W cukrowej masce zamaskowana złość. Fantazy podaje Idali słoik z trucizną. Ona się patrzy na wirujące cząstki w płynie. I... nie ma ratunku? Kontrakt, widzisz, jest wyraźny. Fantazy z marynarki wyciąga duży kawał papieru, rozkłada. Idalia czyta umowę, według której albo Fantazy, albo major musi dziś umrzeć. Ten, który przegrał pojedynek na karty. Że północ jedną dziś zapełni trumnę na stemplowanym papierze. Fantazy otwiera słoik z trucizną. Zaczyna ją pić. Jest strasznie gorzka i kwaśna. I Fantazy robi kwaśną minę i chce ją wypluć. Wieszczu, do góry, do góry! Śmierć jest okropnym, słuchaj, sakramentem. Nie jedz trucizny z taką twarzą. Co to? Po szatańsku się twarz tobie skrzywiła. Idalia poprawia posturę Fantazego i pomaga mu pić. Fantazy wypija pół słoika. Oddaje Idali resztę. Idalia pije. Opiera się plecami o ołtarz i patrzy przez witrażowe okna, w których widać błyski latarni z zewnątrz. Śmierć jest tą kolumną złotą powietrza. O, w tym... w powietrzu jest siła. O, to powietrze i ciepłe i wonne. Fantazy widzi samego siebie latającego po krypcie. Czekaj, przy tobie tak za chwilę stanę powietrzem. A na zewnątrz, przed kryptą, stoi major i czeka. A wewnątrz krypty Idalia i Fantazy leżą na ołtarzu. Rozpinają koszule i suknie, bo już im się trudno oddycha, ale jeszcze palą opium. ty nie wyjdziesz bez brata, ani bez siostry. Ja, chociaż oboje, bez ciał wyjdziemy. Duchu, w ręce twoje, w twe usta ducha mego. Z błyskawicy, twe usta, duchu mój. Chodź, niech świat za nami pędzi. Zamykają oczy. Fantazy i Idalia leżą na ołtarzu zwinięci, po części rozebrani. Cisza. Major i Rzecznicki spotykają się przed kryptą. Patrzą się na siebie. Major wyciąga swój pistolet, więc Rzecznicki strzela. Strzelono. Słuchaj. Drzwi kapliczki otwiera Respekt, niosąc latarnię. Po kolei oświetla części kapliczki. Respekt woła do Kajetana, który stoi na zewnątrz. Tu był strzał! Tu są! Tu, na mogile! Widzę białego coś. Świeci latarnią na nieruchome ciała Idali i Fantazego. Oboje żywi. Bogu chwała. Co robisz, dziecko? Stój, młodzieńce giną, idąc na wały, reduty i działa, a nie tak jak ty. Podnosi z podłogi umowę o samobójstwie, którą Fantazy przedtem upuścił. Czyta. Strój się tym papierem i tajemnicę połknij i żyj z nami. Cóż to znów? No, ja trup. Nagle coś jak upiór wyłania się z ciemności. Major, ledwo żywy, trzymający się za bok, idzie w stronę Respekta. Bierze z rąk Respekta umowę, kładzie na ołtarzu i kładzie na niej swoją zakrwawioną rękę. Jako podpis. I za honor ginę. Major oddaje ledwo przytomnemu Fantazemu umowę. Fantazy i Idalia patrzą się w górę na Majora z szeroko otwartymi oczami. Jak na przerażającą wizję narkotyczną. No, tak nie będzie teraz z nami sporu o trumnę. Panie hrabio, na godzinę 12 ja się zamelduję Bogu. A ty zmów za mnie pacierz. Ściśnij ruku. Och, jak ten człowiek cudownie zogromniał w śmierci godzinie. Prosty. Major podaje Fantazemu rękę. Fantazy jej dotyka, jakby dotykał widma. Ja twojego stuku po twarzy nie czuł już. Czuł, to zapomniał. A nie zapomniał, to odpuścił. Z duszy. Major powoli siada, a potem kładzie się na trumnie, która stoi w tej krypcie. Drzwi otwierają się z hukiem. Jan staje przy wejściu do krypty. Gdzie major? Tutaj, na grobie. Z Bogiem. Co to jest? Jan klęka nad majorem. Ręka obejmuje jego głowę. Widzi, że major ledwo oddycha. Co to jest? Głowę tak pokłonił? Jak? Daj ruku. Fantazy w niedowierzaniu patrzy się na to, jak Jan i major trzymają się za ręce. Patrz. Jan obejmuje drugą ręką głowę majora, podnosi ją i patrzy mu w oczy. Patrz, jak bez jęku przez ręce oni gadają do siebie. Patrz, 10 lat sybirskich w tych ręku ściśniętych jak wosk. O święci na niebie, co to jest? Cicho! Marianna gapi się na Jana, obejmującego majora na trumnie. Okropny wypadek. W pojedynku nasz major zastrzelony. Patrzaj, list. Co to jest? Umarł nasz dziadek. Co? Dzisiaj w nocy. Ha! Jesteś czerwony, jak upiór. Krew mi uderzyła w głowę, jakby siekierą. Pokryj to wrażenie! To jest odmiana wielka i domowe rzeczy... Schowaj ten list, mówię, w kieszenie. I nie pokazuj twarzy, bo ci z oczu ta śmierć wygląda i pójdzie pod wnioski. Może go w koczu można położyć. Major szarpie się za ucho. Apostołów. Apostolczyk. Majorze! Majorowi udaje się w końcu wyciągnąć ze swojego ucha kolczyk. Pokazuje go wszystkim. Ot, ten kolczyk od apostoła ja miał, starej matki, której kawałek w ten czas przyniósł drzewa od szubienicy. Staruszka. Wszyscy patrzą po sobie, bo zupełnie nie wiedzą, o co chodzi z tym kolczykiem. Do krypty wchodzi kompletnie zdezorientowana Diana. Major daje kolczyk Janowi i zaczyna rozpinać marynarkę. Wot liberalność. Tu jak żar gorący. Wot czarny smutek był. Wot mej niedoli. Była przyczyna. Major wyciąga z marynarki wycinek starej gazety i podaje go Mariannie i Respektowi. Jest to wydanie o spisku dekabrystów, w którym major uczestniczył. Na jednej stronie opisana jest próba zamachu, a na kolejnej są wyliczone wyroki śmierci dla spiskowców. Rysunki w gazecie przedstawiają cara w otoczeniu straży przybocznej oraz wiszących spiskowców. Wy mną biednym gardzicie, jak starym, siwym, durnym liberałem, który miał w ręku armatę i życie carskie trzymał. Ogień nad zapałem ten zadrżał. Widząc w gwiaździstym szeregu cara, Tajland syczący przyłożył do śniegu, uczuł strach w sercu i w głowie, i w piętach. Marianna i Respekt patrzą na siebie i teraz naprawdę boją się, bo okazało się, że mają w domu prawdziwego rewolucjonistę, który spiskował przeciwko carowi. I dokładnie w tym momencie przez drzwi wchodzi Rzecznicki. Respekt bardzo nie chce, by major dalej mówił. Cóż to, chory gada. Zabronić jemu? Cóż, zabronić mowy! Major jednak mówi dalej. No, niech pan hrabia tu poważnie siada i słucha, bo ja, człowiek już grobowy, buję ostatkiem duszy. Major bierze Jana za rękę. Na Sibirze ja miał jednego sercem przyjaciela. Major mocno przyciąga Jana do siebie, także Jan klęka i kładzie głowę na klatce piersiowej majora. I byłby skonał, gdyby żył 10 lat bez przyjaciela. No, on zmocował mnie, sercem pokonał. Tak cóż ja jemu dam? Dziewoczka, siuda. Major zwraca się do Dianny. Ona nie wie, o co chodzi. No, tak ty, z razami na ustach, stań tu, od przy tym ulanie. Diana podchodzi do Jana i majora. Major daje ręce Diannie i Janowi, by mu pomogli wstać. Ostatkiem sił wstaje. Umierający, zakrwawiony, ale wyprostowany, jak na apelu. Stoi major w świetle księżyca wpadającym przez okno przed Respektem i Marianną. No, ot ja, chociaż rany, ot ja stoję. Nagle pada na kolana. Na boskie cuda nie odmawiajcie. Przez krew moją, proszę, nie odmawiajcie. Respekt w przerażeniu patrzy się na Jana, który jeszcze przed chwilą okazał się być kochankiem majora. Lecz tu związki rodu. Słuchajcie! Ja zebrał wielkie grosze. Major wyciąga czek bankowy. Córkę wyda? Panie majorze, tu pieniądz, chociaż w dosyć znacznej sumie, jest niczym. No, ja znaję. Ach, mój Boże. Pan major może myśli i rozumie. No, ja nie myślę nic. Lecz nasze słowo ma pan fantazy. No tak, pan fantazy. Major wstaje, obraca się w kierunku Fantazego, robi kilka kroków w jego stronę, idzie powoli, jak upiór, mówiąc... Ja przed nim pójdę, moją siwą głową w proch. Stój na Boga! W proch! Major pada przed Fantazym na ziemię, twarzą w dół i zwija się z bólu. Fantazy stacza się z ołtarza, podnosi się, staje przed majorem i mu salutuje. Twoje rozkazy są jak aniołów. Fantazy robi kilka kroków i staje przed Dianną. Bierze jej rękę. Sądzę, że pani będziesz sercem zdolna ocenić powód, dla którego muszę tę rękę z mych rąk wypuścić na zawsze. Puszcza jej rękę, jakby wypuszczał ze swojej ręki 20 motyli. Księżyc świeci przez drzewa. Fantazy i Idalia wychodzą z małej kapliczki respektów, potykając się i chichocząc. Przez tę śmierć, tak krwawą i ciemną, jestem człowiekiem, ochrzczon. Fantazy i Idalia zatrzymują się. Fantazy krzyczy. Żegnaj, majorze, przyślę doktora. Chcę szacunku. Stoją w lesie, patrzą się w stronę krypty, po czym idą dalej i znikają w lesie, śmiejąc się. Wewnątrz krypty respektów. Wokół majora leżącego na podłodze starej krypty stoją Marianna, Respekt, Dianna i Jan. No tak już teraz. Pan hrabia nie może odmówić córki. Krew ze mnie się leje. Od z boku mego krew strumieniem leci i prosi. Prosi łaski, zmiłowania. Majorze... No to weź sobie te dzieci. A. Jan i Dianna stoją na tle ołtarza nad umierającym majorem. Marianna płacze. Od i z Janem moim, moja dania. Respekt składa płaszcz pod głową majora. W płaszczu jest coś twardego. Pudełko drewniane? Poszukaj w szkatułkę. Major ręką przesuwa pudełko po podłodze w stronę Jana. Jan podnosi szkatułkę. Wypada z niej olbrzymia ilość banknotów, pokrywając całą podłogę krypty i ciało majora. Chcę się do niebios już. Piękny... jesienny dzień na Ukrainie. Liście spadają na jezioro obok Pałacu Respektów. Przed kryptą Respektów stoi ksiądz, odmawiający za majora mszę żałobną. Jan i Respekt razem pomagają wnieść trumnę do krypty. Nad kryptą widzimy 2 krzyże, katolicki i prawosławny. Wewnątrz krypty Dianna kładzie na trumnie majora jego fajkę. Oddział Baszkirów wjeżdża do dużej jednostki wojskowej na zaśnieżonej Syberii. Dowódca idzie korytarzem. Trafia do gabinetu generała. Tam kładzie na stół generała akty zgonu majora i Jana. Generał się patrzy na dowódcę Baszkirów, po czym stempluje akty zgonu. Fantazy i Idalia siedzą przy stoliku kawiarnianym i piją czarną kawę z dwoma kolegami. Mówią po włosku. Obok Fantazego siedzi piękny wyżeł. Ciepłe słońce jesienne jeszcze przez chwilę ogrzeje ich twarze. Zanim nie zacznie zachodzić, za Panteonem